Wypróbowaliśmy już chyba każdy przepis pod słońcem, ale nic nie przychodzi nam do głowy. Chociaż, co powiesz na smażone lody? Brzmi dziwnie? Będą pyszne! Czy ten, kto wymyślił wkładanie masła do zamrażarki, może wymyślić sposób na zapamiętanie, że tam właśnie jest? Ale dzięki temu lifehackowi nie rozboli cię głowa, ani nie połamiesz noży. Owiń masło. Wlej wrzątek do dzbanka. I wylej go. Zakryj masło dzbankiem i przykryj ściereczką. Ciepło roztopi masło i będzie dużo łatwiej je smarować. Czas na kanapkę. Test szybkości. Oto jak kroić jajka w 15 sekund. Włóż ugotowane jajka do szklanki i wsadź nóż do szklanki. Obracaj ostrze, aż jajka będą pokrojone. Co sądzisz o tym ręcznym blenderze? Cała szklanka pokrojonych jajek bez bałaganu. Świetna robota! Wyciąganie ząbków czosnku jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Obierz czosnek. Ściśnij go w ręce. I wbij nóż w ząbek. Obróć nóż i wyciągnij ząbek. Cała łupinka zostaje w główce. To szybkie i łatwe, ale jak mam przestać? Do przepisu potrzebuję tylko dwóch ząbków. Do tego pomysłu weź kiwi i trzepaczkę. Przekrój kiwi na pół. Zanurz trzepaczkę w owocu. Delikatnie, bez pośpiechu, obróć ją. I wyciągnij cały obrany owoc. I od razu jest pokrojony. Owocowa sałatka to zdrowy i szybki deser. Pycha! Jeśli uwielbiasz prażone orzeszki, musisz wiedzieć, jak je obierać. Rękoma? O nie, proszę, nie! Gdyby tylko był na to jakiś szybszy sposób. Twoje prośby zostały wysłuchane. Wsyp orzeszki do słoiczka. Zakręć nakrętkę z dziurką na słomkę. I potrząsaj, aż skórki się oddzielą. Energicznie! A teraz wesprzyj odkurzaczem wszystko dodatkowo przez dziurkę. Świetnie! Najlepsze pomysły zazwyczaj są proste. Jak tu nie kochać ziemniaków? Szczególnie po tym lifehacku. Połóż ziemniaka na drewnianej łyżce. Pokrój go. Dzięki łyżce ziemniak nie kroi się na całej długości, czego właśnie potrzebujemy. W efekcie powstał ziemniaczany akordeon. I upiecz go w piekarniku. Ten zapach i złoty kolor. Chyba wiem, co zrobisz dzisiaj na obiad. Dlaczego granat jest taki smaczny, ale tak trudny w obsłudze? Można się zestarzeć, próbując go obierać. Nie panikuj, znamy sekret. Przekrój granat na pół. Rozciągnij owoc, żeby pestki odczepiły się od białej skórki. Weź głęboką miskę i łyżkę do zupy. Przytrzymaj połówkę nad miską. I uderzaj ją łyżką do zupy. Pada granatowy deszcz. Jedna po drugiej pestki odczepiają się od skórki i wpadają do miski. A teraz jest w misce pełno pestek granatu. Jak szybko poszło, nawet film się nie załadował. Nie lubisz malin? Po prostu nie wiesz, jak je dobrze zrobić. Weź trochę malin i czekoladowych guziczków. Włóż guziczki do malin. Im więcej, tym lepiej. Trochę cukru pudru i mięty. I podano deser. Spróbuj go, to najlepsza przekąska. Jest bardzo zdrowa, w końcu to w większości maliny. Czekoladowe witaminy własnej roboty. Żeby udekorować deser, potrzebuję opiłków czekolady. Znów będę cierpieć przy tarce. To strasznie starodawne. Nowocześni cukiernicy używają obieraczki. Trzymaj mocno tabliczkę czekolady i obieraj ją warstwa po warstwie. Super! Z
spróbuj się i przekonaj. Jest o wiele łatwiej. Ta czekoladowa dekoracja jest idealna. To świetny pomysł na pyszne i piękne desery. Myślisz, że krojenie cebuli to żadna zabawa? Więc ten pomysł jest dla ciebie. Zrób z tyłu nacięcie i ściągnij łupinkę jednym ruchem. Pokrój ją na ćwiartki. Nakłuj cebulę widelcem. Przytrzymaj ją i przekrój cebulę pomiędzy ząbkami widelca. Odwróć ją i pokrój cebulę w kostkę. Warstwy cebuli nie rozdzielą się, a ty pokroisz kostki tej samej wielkości. Sukces! A teraz weź paprykę. Przetnij ogonek i oczyść ją z nasionek. Rozbij w papryce jajko. Ups, mamy problem. Żeby jajko nie rozlewało się, włóż paprykę do foremki od babeczek. Wlej jajko. Włóż ją do piekarnika. Delikatne nadzienie i smaczna skorupka. To nie tylko śniadanie, ale prawdziwe marzenie. Trochę przypraw i perfekcja. Wyrabiasz ciasto, ale nie masz wałka? Nie ma sprawy. Przetnij ciasto. Ugniataj je i weź zwykłą butelkę. Użyj jej zamiast wałka. Rozwałkuj ciasto i posyp je cynamonem. Dodaj cukier. Zwiń ciasto. Złącz końcówki i zrób nacięcie. Odwróć je, żeby powstało serce. Pięknie i pachnie przepysznie. Nie ma nic lepszego niż cynamonowe bułeczki. A teraz weź lody. Jak mogę je przeciąć i nie narobić bałaganu? To łatwe. Podgrzej nóż zapalniczką. Teraz wszystko pójdzie gładko. Odkrój kawałek. Połóż go na ciasteczku. I przykryj kolejnym. Ściągnij folię i przyozdób owocami. Co mogłoby być lepszego od świeżych owsianych ciasteczek? Dwa ciasteczka z lodowym nadzieniem. Pałeczki pomogą ci pokroić ogórka. Włóż ogórka pomiędzy pałeczki. Przekrój go. Odwróć go. I zrób takie nacięcia. Ogórkowa spirala pięknie przyozdobi talerz. Łatwo i szybko. Weź teraz chleb i ser. Nie pasują do siebie rozmiarem. To nie zadziała. Przekrój ser po przekątnej. I znowu. Połóż duży trójkąt wzdłuż kromki. I wypełnij wolną przestrzeń mniejszymi trójkątami. Teraz ser zakrywa całą powierzchnię chleba. Kanapki to niełatwa sprawa. Czy ktoś musi pokroić grzyby? Dlaczego znów ja? Oto lifehack, który bardzo to ułatwi. Wyciągnij łodyżki. Wbij kapelusze na długi patyczek. Przetnij wszystkie grzyby jednym ruchem. Kapelusze nie uciekają, a ty otrzymasz równe talarki. Super! Jak ja wcześniej na to nie wpadłam. Dlaczego słomka i jajko do siebie pasują? Spokojnie, cierpliwości. Zaraz się dowiesz. Przetnij słomkę. Usuń nadmiar. Nakłuwaj jajko słomką. Przesuwaj słomkę z jednej na drugą stronę i zrób falistą linię. Zdejmij górę jajka. Takie fajne jajko przyozdobi nawet najnudniejszą potrawę. Wygląda bardzo ładnie.
Podobały Ci się nasze kulinarne pomysły? Daj nam znać w komentarzach, którego niezwykłego pomysłu użyjesz w swojej kuchni. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej pomysłów od Trum Trum.